No cześć, jedziemy dalej. Misja będzie czwarta, The Hunt for Tassadar. A przed tym mały filmik. Przepaliła mu się żarówka. Okej, zerki tam jakieś zostały zniszczone, ale protosi zapłacili wysoką cenę za to wszystko. No, Feniks zginął podczas tej całej akcji. Niestety. No i wygląda na to, że kontynuujemy poszukiwania Tassadara. Zresztą The Hunt for Tassadar. Właśnie to jest nazwa tej misji. I know that you were reluctant to leave Ire in this dark hour, and that you still grieve for the loss of your comrade Phoenix. But remember that he lived and died as a Templar. He has reached the collar's end. There is no greater glory than that. We Judicator are called to look beyond such matters. To ensure the safety and future of our people. It is not the Zerg, but the rogue Tassadar, who represents the greatest threat to us now. If he is allowed to spread the Dark Templar's tainted influence to Ire, all will be lost. We will find him and bring him to judgment. Tassadar claimed that this world was abandoned by the Zerg just prior to the invasion of Ire. Yet I still sense a lingering darkness here. Be prepared for anything, Executor. If there are still Zerg on this world, then they must surely know of our arrival. Okej, musimy znaleźć Tassadara i sprowadzić Tassadara do Beaconu. Beaconu, czyli takiego, wiecie. O, właśnie do tego. O wow, co to za mapa? Mam, o mam, o wow, mamy sztorm. To będzie trochę mikro. A mi się to akurat podoba, co chyba mocno. Co dalej mamy? Pewnie Sunken oczywiście. Nie wiem czy, a dobra, uży... O! A, zawiesili się. Żyje sztorma. Chociaż nie, teraz nie. Nie jest potrzebny. Nawet jeszcze chyba nam nie spadły żadne osłonki. Teraz to... O, nie wiem czy w ogóle zasięg mają moje dragony. Nie, żyj. I ty też. Idziemy. Nie wiem czy nie powinien tam skręcić. Chyba tak. Patrzę na co, co tutaj jest. No widzę, że na Kortosie to silne zwierzęta. Znaczy... Silna cywilizacja. A zdaw tego sunkę. No niestety, pierwsza jednostka już zginęła. Już bądź dopiero. Cały czas tego sztorma nie było. Aj, drugi zlota. Co ten nas spotka? No dobra, jednak użyję tego sztorma. Widzicie, wszystko elegancko padło, ale też mój dragon chyba padnie. Nie. Aj. No, lekko mówiąc, nie było to zbyt rozsądne akurat tutaj. Chociaż... A, dobra, jest przejście, że się ma.
Idę w lewą stronę mocno. O, witamy. Nie, 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 nie gin. Nie gin. Mamy na kolejnego sztorma. W razie czego. I? Mam znaleźć tego Tassadara. O, siema Tassadar. Aldaris, executor. How is it that you've come here? I was about to abandon all hope of rescue. I have come to arrest you and bring you home to Aya to stand trial. Arrest me? Aya burns at the touch of the Zerg. You travel all this way to arrest me? Don't let it get to you, man. This happened to me once. Who is this human, Tassadar? The name's Jim Raynor, pal. And I won't be talked down to by anybody. Not even a Protoss. Amusing. Tassadar, your taste in companions grows ever more inexplicable. Executor, prepare to take Tassadar into custody. Executor, wait. I do not know what they have told you about me. But what I have done for Ayer. Help me find Zeratul and his Dark Templar. They alone can defeat the Overmind Cerberus. Once we have won, I shall gladly submit myself to the judgment of the Conclave. Unthinkable. You presume that we would side with the Dark Ones as you have? You have gone quite mad, Tassadar. You shall speak of them with respect, Aldaris. Executor, there is much that I can explain to you. If only you'll help me find Zeratul. O, wow. O, mamy zaprowadzić jej do Beaconu. O, wow, ale to chyba coś się pojawiło po drodze. Bo widzę, że jakieś mutaliski się tu pojawiły, więc pewnie cała droga znowu została zasiana jednostkami zerbów. Ale dobra, trudno. Też trzeba będzie sobie z tym radzić. Więc jak widzę, jakaś rampa jest. Okej. No ale skoro mam ich zaprowadzić do Beaconu, no to zaprowadzę ich do Beaconu. Zastanawiam się, czy teraz. Aha, to Sada też ma sztorm, ma halucynację. No w sumie pokażę wam, co to jest halucynacja. Dużo inaczej działa niż w StarCraft 2. Bo trzeba mieć jednostkę, którą chce się skopiować. Na przykład Jima. I zawsze pojawiają się jej dwie kopie. Ona nie mogła w ogóle atakować nic. Znaczy mogą, ale nie zadają obrażeń. Może w ten sposób. I to tak śmiesznie niebieskie. Oczywiście po pewnym czasie te halucynacje znikną, jak ta energia tutaj zejdzie do zera. Jakoś tak kurczę wolno te proby jeżdżą. Za każdym razem chyba przypadkiem zwalniam szybkość gry. No tak mi się wydaje. Dobra. Chciałem potrzebować gazu. Niebieskie proby do niebieskiego asymilatora mogą się podjechać spokojnie. W ogóle Jimem sobie może... Chociaż nie, ja go nie mam jak naprawić, to sobie nim nie pomikruję. No i znikły te halucynacje w takim dymku jakby. Na pewno Zerk nie będzie mnie tutaj
chciał zatrzymać i przytulać, tylko raczej bym chciał mnie zaraz zniszczyć. O, wow! To coś może rzucić królowa na każdą jednostkę. To, co rzuciła teraz. Znaczy, na Herosa raczej nie może. To by było chyba trochę dziwne. W każdym razie na każdą jednostkę może rzucić, nawet na Archona. Nawet na Ultraliska, królowa, ta zergowa oczywiście. I potem ta jednostka zamienia się w takie dwa broodlingi, które są oczywiście zergowe, ale też znikają po pewnym czasie, no chyba że się najpierw zabije. Ale tak, to by same też znikły. O, i mogę też hajtem darów robić, to już jest major. Zastanawiam się, czy ja się... A w sumie spróbuję. Czemu nie? Tylko najpierw 3 gate'y zrobię i... albo jeszcze ten. No śmiało, budujemy. To ciekawe, bo mogę zaznaczyć dwóch High Templarów, ale jak zaznaczę z Tassadarem, to już nie mogę używać umiejętności. Jak mam dwóch zwykłych, to mogę. Tylko jaka jest podstawowa różnica między tym, co mamy w StarCraftie 2 a StarCraftie 1, to, że jak teraz ich zaznaczę i rzucę nimi Storma, to oni rzucą dwa Stormy. Jak tylko raz kliknę, a w StarCraftie 2 tylko by jeden z nich rzucił. I to też była dodatkowa trudność podczas bitwy, bo trzeba było każdego High Templara osobno zaznaczać. No, chyba że... wiedziało się o takim triku. Znaczy triku? Czy ja wiem? Jakby się zastanowić, to było kilka metod. Jakby można było ustawić High Templary w taki sposób. To też się tyczy mikromutaliskami, że jak one są mniej więcej chyba na takiej powierzchni, jak pira z drzwi oczywiście. Nie to, że od razu wam wyrysuję, nie wiadomo jak. Mniej więcej na takiej powierzchni. Gdybym teraz rzucił tutaj Storma, to poleciałyby dwa Stormy, ale nie w to samo miejsce, tylko w miejsce tak odpowiednio obok siebie, że jakbym kliknął tutaj, to jeden Storm by poleciał w to miejsce, a drugi w to miejsce. To jest spora różnica. Ale jeżeli te dwa High Templary byłyby w stosunkowo sporej od siebie odległości, na przykład tak jak teraz, i bym kazał im rzucić Storma tutaj, załóżmy, czy no gdziekolwiek, to one rzucą w to samo miejsce i to jest też spora sprawa. A inna sprawa, jak na przykład przechytrzyć ten trik, to rzucić Storma i potem od razu wcisnąć stop. Na przykład w to miejsce, ten High Templar mniej więcej będzie miał zasięg, żeby go rzucić, ale ten już będzie musiał podejść. I zanim podejdzie, to naciśniemy komendę stop i on nic nie rzuci. Także można było to jeszcze ze stopem robić, jeżeli chodzi o Stormy. No, bo widziałem kilkukrotnie, jak na przykład, no jak coś tam progamerzy to robili, na przykład Draco. Ale też chyba standardem było, że się klikało na każdego osobno po prostu. No dobra, ja się tutaj rozgadałem. No chyba, że za dużo probek mam. Chociaż za dużo probek. Na jedną bazę to pewnie za dużo. W każdym razie idziemy go już odprowadzać, bo myślę, że to, co tutaj wybuduje, wystarczy raczej w zupełności na to, żeby ich odpierać, zwłaszcza, że tam się już lepszenie zakończyło. Już mam Storma opracowanego z tego, co widzę, więc nie będę musiał na to wydawać kasy. Takie, o wow! Aż żeby to ich mało tutaj było. No nie, 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 Raynor, spokojnie. Wario. Wow, ja go chyba z tyłu zostawię. W ogóle za ile bije Tassadar? Za 20. Bo on ma jeszcze atak no z łapki jakby. Także ci zwykli nie mają, ale Tassadar, jako że jest niby bossem czy tam herosem, oczywiście ma. I to tak śmiesznie nawet wygląda, takie bzyknięcie. W ogóle tam na końcu chyba były mutaliski, a ja na mutaliski mam tylko Storma. Lepiej coś wezmę z bazy.
Mam feedbacka? A, nie mam feedbacka. Boże, jaka umiejętność... A, Dark Archon miał feedbacka. Darkona się robiło z dwóch Dark Templarów. Jakieś ulepszenia widzę, że już ten zerk ma. Czy one zabiją tą królową, jak tak się na nią zaczaje? No to jest pytanie. A, no oczywiście. Musiało mnie to coś... zapaskudzić. Wow, ultralisku nawet. No to widzę, że tak niebanalnie. Ale przynajmniej żadnych sankenów nie będzie. Się boję, co tu dalej zobaczę. Mi tutaj z ultraliskami wyskakują. No ale spoko. Jim nadgania, ale on jest akurat bardzo szybki. Dark Templar przodem, bo to pewnie też coś mnie spotka zaraz. Oczywiście są muty. Oj, to nie jeden, nie dwa, ale spoko. Muty to akurat jest małe piwo. Jak już mamy sztormy. Spoko. No naprawdę nie mało tego jest. W sumie jakbym wiedział, ile tu tego będzie, to pewnie bym większą ilością tego wszystkiego tutaj podszedł. High Templarów sobie wolę ocalić, a niestety to Sadar musi się wynosić razem z Jimem. Będzie podobno. Co tutaj było? Już się boję. Aha. O Boże, daję sobie pełną niszczyć. Ej, gdzie jest? Pasadar, nie rób mi tego. Zastanawiam się, czy mogę... A, dobra, mogę kolejne ulepszenia robić. Tylko... potrzebuję oczywiście Templar Archives. O! O, już GG! Myślałem, że muszę jeszcze jakąś bazę zergową zniszczyć w tej misji, ale coś mi się chyba umieszało. W każdym razie, no dobra, GG. I no cóż, jedziemy dalej.